Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Jak widzę, mamy tutaj... W zasadzie nie wiem, co zrobić. Prawdopodobnie spotkać się z wujem po tym, co działo się ostatnio. Aha. And here he is, our campione Ezio. Oh, hail Ezio! I see you've wasted no time starting the celebration. And why not? You've done us a great service, Nipote. With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. Oh, proszę bardzo. What? It's true. Ezio nie płaci. Come, Ezio, walk with me. Yes, uncle. No i dobra. The pazzi answer to another. Ruszamy grzecznie i posłusznie. He is Rodrigo Borgia, one of the most powerful men in all of Europe, and leader of the Templar Order. Which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Nie damy mu. I must stand against him if I wish to be free. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's list will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco de Pazzi will share the fate of his son. Słusznie. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right, that's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. No dobra, pytanie, czy będziemy musieli jeszcze... I should read the letter my uncle gave me. A, no właśnie, czyli tak, rozumiem, że... Mr. Francesco, I have done as requested and spoken with your son. I agree with your assessment, though only in part. Yes, Vieri is brash and prone to act without forethought. Pozwolicie, że sobie tak na szybko to jakoś przeczytam. And he has a habit of treating the mercenary like playthings. I have received reports of at least three men being disfigured as a result. O synalku swoim rozkminianie. Rozumiem, że już zrobiłam, co zrobić miałam. I do wuja się meldujmy. Look familiar? Other codex pages. Yes, your father managed to find and translate a few before he... Here. This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend. Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Obym tylko ja nie musiała tu niczego składać. Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. No wreszcie. All of it. I start with the page I took from Vieri. Leonardo will decode it for us. Bene. Return here when time permits and we'll add it to the wall. No dobra, czyli jak rozumiem... O, mamy na punkty do kogo wydoczyć, czyli co, ja wcześniej to robiłam niepotrzebnie? Głupio trochę wyszło. No ale dobra, tam możemy się wspiąć jeszcze raz, bo to fajna sprawa, widoczki sobie oglądać. A Ezio w sumie wydaje mi się teraz coraz szybszy jakiś, chociaż... Jejku, jak mi się podobają te okna. One są... I w ogóle ta cegła taka brudna. Ojej, to wszystko jest takie brzydkie, surowe, że aż piękne. Nie wiem, mój zachwyt w grach często patrzę rozkwita nad różnymi dziwnymi rzeczami. No i dobra, będziemy zbierać stronnice jakieś tu. Pytanie tylko, gdzie? Gdzieś na moim poziomie? Tu jest skrzynka. W dziwnym miejscu, naprawdę, taka pozostawiona, prawda? No, aż się prosi, żeby...
ją okraść? No właśnie. Więc to jest takie chyba nieprzemyślane przez kogoś, kto ją tu zostawił i jest gdzieś tu. Wiem, mogłabym użyć wzroku orła, ale po co? I tak w miarę szybko idzie to znaleźć. Więc nie mamy z tym jakichś tam żadnych większych problemów chyba. No właśnie, słowo klucz chyba. A nie, tutaj jest kolejna. Fajnie, że można sobie tak oznaczyć na mapie, co trzeba. Zawsze warto to robić. Tylko nie zawsze to robią. No cóż, cała ja. Ale jak się moje serie ogląda, to prawdopodobnie jest się, a przynajmniej powinno być do tego przyzwyczajonym. O! Co to za dziwo? To jest statuetka ta do posiadłości, ale nie myślałam, że to znajdą. Więc fajnie. Już klędzą, dobra. Gdzie to jest? Tak, tak się podnieciłam, że znalazłam statuetkę Apolla, że już ze skrzynką gorzej. Oj, tam, oj, tam. Dziwne, że ta beczka nie zleciała z Ezjem. Chociaż, bo ja wiem, czy takie dziwne w sumie. W sumie, skoro one są związane, to może nie takie aż bardzo, bardzo dziwne. Dobra, zerknijmy szybko na mapie, gdzie tu. Ostatnia strona jest dość daleko. Więc może najpierw. Nie wiem, czy najpierw dobiegną do wejść. O, ludziska, mamy drugą statuetkę. Teraz jest to Wenus. Fajnie. Więc nie omieszkam ustawić je gdzie trzeba. Nie wymówiłam, że nie będą się dodatkowymi. Nie, Neptun i Pluton to nie. Że nie będą się dodatkowymi rzeczami tutaj zajmować. Nie, Jowisz i Minerva też nie. Ale jednak jak tak coś się dosłownie wala pod naszymi. Nie no, Diany też jeszcze nie mamy. Jak się coś dosłownie wala pod naszymi stopami, no to aż głupio to tak olewać Mars i Wenus. No właśnie. Tam jest i piórko, ale jakoś nie zebrałam go. Oj, lepiej tędy nie wychodzić, ale murem możemy przebiec. A swoją drogą może stąd. Tak coś mi się w oczy rzuci. Albo i nie. No nic, ale można sobie poobserwować to wszystko. No właśnie, to jest jeden tylko minus nagrywania takich. O, widzą figurkę. Tak, ja w sumie też figurki kolekcjonuję, więc wcale się nie dziwię Ezjowi. O, widzą jeszcze jedną, ale super. Tak, zdecydowanie się nigdy takimi rzeczami nie zajmuję. Tu też mi coś mignęło, czy mi się wydawało? A, wydawało mi się. Nigdy się właśnie takimi dodatkowymi rzeczami w AC jakoś nie zajmowałam. Więc, no nie wiem, jak coś takiego fajniejszego znajdę, to nie omieszkam zrobić coś z tym. Tylko, że no właśnie, tutaj kunia zaraz dosiądziemy. O, jaki ładny. Blondyneczka. I lecimy za stroną. Oby tylko była gdzieś w konkretnym miejscu, a nie, że wiatr mi ją zaraz gdzieś zwieje i trzeba będzie gonić, nie wiadomo gdzie. Ale właśnie, jak już zaczęłam ględzić o tym, że to jest taki jedyny minus w nagrywaniu,
gier typu Assassin's Creed, że niestety takie rzeczy, które to wymagałyby długiego wleczenia się i takiego, no... Tak, zmieniamy konia, żeby jednego nie zmęczyć. Ojej, coś mi to... A, sprawdź co u Klaudii. To owszem, wracamy do posiadłości i razem odstawimy dwie kolejne figurki. O, i sekwencję trzecią zakończyłam. No wierzyć mi się nie chce, że tak szybko. No, ale gra raczej nas nie okłamuje. W każdym razie, no nie wiem, może znowu jakoś ruszymy tak bokami, rozglądając się, co też by można by tu odkryć. Nie no, w sumie nie widzę nic takiego. Ale to nic. Zaraz to... O, co to jest? O, figurka. Wow. Mars. Fajnie. Więc lecimy z Marsem. Na szczęście nie batonem, bo ten jest obleśny. Nie wiem, dla kogo to jest ten. A, Neptun i Pluton. To nie Ezio, no. Ty niczego nie ogarniasz. Nie zapamiętałam, które. Cudownie. Ale ekstra. Skrytka. A więc to tylko kasę przyznaję. No cóż. Lepsze to niż nic. To by się chciało jakiś innych tajemnic. Zobaczmy co z nią. Salute, Claudia! Our uncle is un monstro! This is outrageous! What's happened? He's making me work! If father was here, I'd never be stuck behind a desk like this! And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Tio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Deal. Jak się wyrobiła, co? Dobra, zastanawiam się. Co też bym mogła... Zaraz... Aha! Czyli... Dobra, sobie popatrzyłam co jak. Czyli jak rozumiem tej skrzyni? Aha, mam z architektem pogadać. Nie no, spoko. Buongiorno. Is there something wrong? Sir Mario hired me to deal with this mess, but I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money? Then we'd be in business. You must be Sir Ezio. Am I right? No, Uncle, I like this architetto. He gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. Tak. Domyślam się, że tak to działa. Inwestuję, potem zarabiam. That was very important to your great-great-grandfather. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people Gro, błagam cię, pozwól mi już działać. So, let's take a look, shall we? O, fajnie. Takie coś mogę.
Może warto byłoby trochę w banki poinwestować, ja wiem. W kościoły nie mam zamiaru. Może? A nie, hej, będzie odnowiony. I dobra. To będzie na pewno nam przynosiło sporo dochodów. No, na to liczę. W każdym razie, co my teraz mamy? Pewnie z wujem pogadać. Tak, takie rozmaite te nasze zadania teraz. Zróżnicowane i w ogóle w księgach siedzi. No, serio, Ezio? No, co wuju powiesz? Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. Ukryte przejście. To lubię. No i dobra, wchodzimy. Tak, nie muszę na wuja czekać? Czy wuj będzie coś ględził po drodze, żeby nam urozmaicić? Zobaczcie, jak pięknie dopracowali to, że cegły nad świecami są okopcone. To jest taki mały detal, a jednak mnie cieszy. This is the sanctuary. It was built by my great grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia, hidden tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. Tak, tylko że ja z kolei nie mam zamiaru się jakoś tak bardzo zajmować tymi grobowcami. No, tylko że pancerz to będę chciała lepszy jakiś skolekcjonować, ale to w swoim czasie. Na razie tam nie będę sobie tą głowę zaprzątać. Dobra, ściana kodeksu to jedno. Do Klaudii na razie nie idziemy. Tylko no właśnie, już bym chciała z fabułą bardziej ruszyć. Nie wiem, dokąd ja biegnę, w jakim celu, ale to się zaraz okaże. Tak, biegnę. Hello! Jak miło jest być takim zacnym człowiekiem, który, wiecie, pozwala miastu funkcjonować szczęśliwie. Jak nie, nie wiem, jakoś bardziej zacnie, to chociaż no, szczęśliwie. Szczęście jest najważniejsze i tyle, tak. Wiem, że słyszycie pewnie w tle klikanie mojej spacji, ale mówi się trudno. Dobra. Nie wiem, czy mi się opłaca konno jechać, ale to fajne urozmaicenie. Nie w każdej grze umiem jeździć różnościami, tym właśnie końmi, więc zawsze mnie cieszy, jak w jakiejś akurat jest to łatwe. No właśnie, do Florencji. Tylko czy ja sobie w dobrą stronę galopuję? No, byłoby fajnie. A tu coś jest. A to chyba pióro. I gdzie mnie to wywlokło? Aha, nie w tym kierunku. No ale dobra, to jak już przelazłam, tu jest pióro, to je sobie zgarnę. No, to jest skok wiary, co? Dobra, tu i zawracamy w takim razie. Jejku, jak mi się mogły tak kierunki pomylić dziwnie jakoś? Czy ja słyszę wilki? Czy jakieś wiwatowanie tłumu dziwnego jakiegoś? Nie wiem, różne rzeczy pewnie tu można słyszeć. Oj, oj, oj. Strasznie się zapultałam, patrzę. Ale trudno.
trudno. Tam jakiś budynek, którego nawet nie obejrzałam specjalnie. Jasne, że chcę do Florencji. Kto by nie chciał, prawda? No cóż, może w obecnej sytuacji ja nie bardzo... Kiedyś mi się marzyło trochę Włochy pozwiedzać. A zwłaszcza fajnie byłoby zwiedzać te renesansowe, takie tutaj z Ezio u boku na przykład. O tak, i odwiedzić pracownię Leonardo da Vinci. Kurczę, ale to by było. Myślę, że to by zrobiło nawet większe wrażenie niż tutaj wczytywanie poziomu. Dobra, punkty widokowe to owszem przydatne miejsca nam odkryją, ale najpierw do naszego starego przyjaciela. Ezio, you are still alive. Bo ja wiem, czy są już przyjaciółmi, no ale jak zdał, tak zdał. Kind to you, but you are not the same at all, are you? I was hoping you might be able to help me with something. Anything for you, my friend. Haha, you found another one. How exciting. This one is tricky to break. Clever in its use of ancient languages. Maybe if I just... Oh, it seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? It's not so much a design this time, just a series of sketches. What to make of all this? Of course, and why not? What an inspired idea. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo! Jak miło. No to znowu czeka nas samouczek, w którym będą się zmagać nie wiadomo z czym, co? O, mamy poćwiczyć na dziedzińcu, znaczy się tu. A, dobra. Tacy krzywdy mi nie zrobią. To jest fajne, moje ulubione. To już próbowałam wcześniej wykonać, ale nie udało mi się, no mówi się trudno. To właśnie może nie znaczy o mojej kiepskości, tylko po prostu taka opcja nie była w grze możliwa. O tak, zdecydowanie wolę w coś takiego wierzyć, a teraz z powietrza mamy przeatakować, dobra. Da się to zrobić jak najbardziej. Też, no właśnie, bo coś takiego też nie działało. Aha, czyli wszystko się nam wyjaśniło. Cudnie, cudnie, cieszy mnie to. Teraz tędy i do Leosia. I've done it. Come quickly. Look. Take it. Try it. Thank you, Leonardo. Non c'è di che. There's someone I need to see while I'm here. I cannot approach him publicly. Would you know a way? La volpe. The fox. Shh. Capisco. But do you know where a fox might roam? Perhaps near the mercato, where the thieves dwell. Sta attento, amico. No i dobra, na razie to jednak i tak już będzie na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. A teraz to już trzymajcie się. Cześć!